Dzień dobry, witam na moim kanale Odyniec Senior z tej strony. Jestem na parkingu i zgadnijcie gdzie? No wiadomo gdzie, tu jest święty spokój. Jestem niedaleko Ustki, jeszcze nie wiem gdzie jadę, ale teraz zaparzę kawę i poszukam gdzie mam jechać. Mam nadzieję, że się nagrywa. A więc, tak jak już mówiłem, robimy kawkę. Ktoś mi powiedział, żebym kostki cukru od razu dało, no to wkładamy dwie, a może trzecią dam, niech to będzie zakręcamy. Muszę doprowadzić tą kawiarenkę do porządku i odpalamy maszynę. I jak się zaparzy, to się włączę. Kawusia już się zaparzyła. Wyłączamy. Zobaczymy, czy z tym cukrem to rzeczywiście coś lepiej. No i wiadomo. Prawo, a na koniec, no, a nawet słodka. Smacznego. Jest poranek i jadę w miejscowość Marszewo. Tam jest plaża, jeziorko czy zalew, coś takiego po drodze. Oczywiście, więc skorzystam go i przeszukam. Jestem w miejscowości Marszewo. A tu jest kąpielisko. Jakoś tu nigdy nie byłem. Zresztą ono nie jest zaznaczone, jak, że tu jest plaża czy coś. W każdym razie jest gdzie chodzić. Nic. Lepiej się kawki i do roboty. Zjeżdżalnie mają, kurczę. Wiatraki stoją, wiatru nie ma, a czuję, że mi wieje po plecach. Jak to? Jest 8:10, słoneczko świeci, więc do roboty. Nie ma na co czekać. Najpierw przejrzę plażę, a potem zobaczę, jaka woda jest. Wejdę w woderach do wody. Widzimy się, jak coś znajdę. No i mam 50 groszy. No, to lecimy dalej. Jest baziko. Woda czyściutka. Wejdę tutaj. I szybko, głęboko się nie robi. Pogoda piękna, trzeba to wykorzystać. Jest ziko. Ciepło się robi, fajnie. W nocy było chłodno. Jest baziko. Jeszcze trochę i koniec. Nie widzę dziur, ale tu się nawet szybko głęboko robi. Ładnie tu jest. Jest tu jakiś metr, metry. O, tu jest głęboko. 1,2 metra, a tu jeden, tu już 4 metry są. O kurde, to do połowy wejdę chyba tylko. Szybko się głęboko robi.
Dobra, wracam. Jestem już na plaży, w Oderach, wchodzę do wody. Jak coś znajdę, to was powiadomię. I przy okazji sprawdzę moje naprawione sito. Woda czyściutka, żadnych sygnałów. Aż miło się chodzi. I bardzo dobrze, ktoś dba o to. Żadnych ani śmieci, ani nic kompletnie. Widzicie, robię ślad pod wodą, także idę jeden przy drugim. Na 1,20 m weszłem. Dalej już nie wchodzę. Jak coś znajdę, to się włączę. Jeziorko czyściutkie. Jednego kapsla znalazłem. Sito się sprawdziło. Opuszczam to urocze miejsce w sumie. Tak czystej wody to nie widziałem dawno w jeziorze. Skręć w prawo. Koniec. Jedziemy do Jarosławca. Jarosławiec? Tak, do Jarosławca. Tam na plaży, nad morze. Piękną alejką jadę. Piękne drzewa, już tak chyba z kilometr. Mówię, nagram, bo podobają mi się takie alejki. Spokojnie się jedzie i dobra droga. Mam jeszcze 7 km do Jarosławca, także słoneczko świeci. Po lewej i po prawej zielono. Wiosna! Właśnie wchodzę na plażę w Jarosławcu. Tam jest ta słynna plaża Dubaj, na której nie byłem. Teraz stąd pójdę tam. Pochodzę sobie, poszukam. Widzimy się, jak coś znajdę. 5 minut później 20 groszy mam. I morsy tu są już. Zimno jest tu, widać. Ale już się kąpią. 5 zł. Ludzie gubią. Jest dziko. Ale coś tu chyba jeszcze jest. Nic więcej. Hektary tam jest do przeszukania. Trwaj dziko. Tu jakieś chrzesty są. 5 groszy, ale głęboko. Ale to tak nie bije 5 groszy. Jeszcze. Coś tu mamy. Piąteczka. I 5 groszy. Stara i nowa. 50 groszy. Ale to jest ogromne do szukania. Hektary. Coś zapikało, nie chciało mi się schylać. Nogorzem wytargał piątkę. Jest coś tu jeszcze. A nawet pikontera nie wyciągałem. O, musiałem coś jeszcze. 50 groszy albo złotówka. Gdzieś tu leży. O, chyba tu. O, złotówka. Jest coś tu jeszcze? Coś metalowego. Pogrzebiemy jeszcze tutaj. Włączę się, jak coś znajdę. Żeby to przejść, to wszystko, to trzeba naprawdę kompanii ludzi z wykrywaczami. Chociaż jakby się ktoś uparł. Ciekawe, jak to latem jest, czy to jest wszystko zajęte.
się znajduje coś tam, ale myślałem, że tu będzie więcej, ale tu jest też przeszukane. 3 godziny, nie wiem ile kilometrów, ale już mi nogi bolą, a jeszcze muszę tu pod górę wejść. Obejrzałem wszystkie ławki, nic pod ławkami. Skończył się sezon już. Niedobitki zostały. I jadę na plażę Rusinowo. To jest 2,5 km od Jarosławca. Właśnie wyjeżdżam z niego. Widzimy się na parkingu. Jestem na parkingu Rusinowo. Tam jest wejście na plażę Rusinową. W tej chwili jest bezpłatny parking. Pogoda sprzyja. Za chwilę to chyba 200 metrów jest do plaży. Także tam się widzimy. Wejście numer 8. Plaża Jarosławiec. Niedaleko. O, nasi tu byli. Tu chyba grzyby też są. Może zostanę tu na noc i rano śmignę na grzybki. Dobrego pomysłu mam. Czasami. Patrzcie. Październik prawie. Niedługo. A tu co to rośnie? Mleczak. Ha, kurde. Coś z tym klimatem jest nie tak. No to widzimy się na plaży. Chodzę tu już ponad 20 minut. I złotówkę dopiero znalazłem. Plaża jest ładna. Kamieni trochę jest. Takich małych. Ale spoko. Tam dalej widać wici. Wici, czy jakoś tak. Także... A nie, nie widzi, tylko Jarosławiec. Jarosławiec. No. Flauta. Może by wejść do wody. Bo trochę kamieni jest. Koniec szukania. Może potem wejdę do wody, ale jeszcze nie wiem. Trochę się zbulwersowałem przez tego pana. Wmawiał mi, że ja szukam bursztynu. Tłumaczę mu, że to jest detektor metali. A co? Bursztyn nie jest metalem? No, już przestałem dyskutować, bo... Po co mam się stresować? Wracam. Czas jakiś obiadek zrobić. Jeszcze zobaczę, co tam w lodówce ma krótki termin do spożycia. To zrobię. No tak zaś dużego wyboru nie mam, ale coś tam mam. Mam karkówkę. Wszystko to, co potrzeba. Więc robimy. Nie ma na co czekać. Pasi brzuch jest głodny. Mięsko już pokrojone jest. Doprawione lekko przy przypiekę i się będzie powoli dusić. Resztę zaraz będę ziemniaki, cebulkę i ten kroju. Także widzimy się później. Bierzemy się za obieranie. A gdzie mam obieraczkę? Od... No. Taki ziemniak starczy na dzisiaj. Plaża przeszukana albo mało ludzi jest, chociaż na zdjęciach na Google widziałem, to tu jest i duży parking jest, tylko że płatny. Może to i dlatego mało ludzi jest. Blisko jest Jarosławiec i może tam wszyscy, bo tutaj nic nie kupisz, ani nic, ani tego. Tylko cię tu kasują. No.
I marcheweczkę jeszcze skroimy. Trzeba więcej. Może na wieczór pójdę w woderach, bo tam kamienie są i w wodzie też są, widziałem. Także trzeba będzie poszukać w wodzie. Ładnie się powoli dusi. Wrzucamy to, co najlepsze. Jeszcze tylko cebulkę wkroję i będzie dusić się. Wszystko gotowe, zakrywamy i czekamy na papu. No, już fajnie się dusi, ale pachnie zarąbiście. Ha! Widzimy się później. Gotowe! Jedzonko. Pakujemy na talerzyk. Ale pachnie, kurde. Mam ogórki od brodatego, zbiera zresztą, no starczy, a to chyba zostanie na jutro. Smacznego! I jadę do miejscowości Wici. Mam niedaleko, 3 km. Także widzimy się na miejscu. Właśnie spotkałem w tym białym aucie widza. Pozdrawiam go. Ogląda mnie. Idę od razu na plażę. Zobaczymy, co tam w piachu piszczy. W tym roku żeśmy tutaj nie byli, bo jakoś miejsca nie mogliśmy znaleźć, czy coś, czy komuś coś nie pasowało. Zobaczymy. Zobaczcie, jak sobie morze poczyniało z plażą. Nieźle. Dzisiaj jest prawie flauta. Mam złotóweczkę. Ale czysto jest. Lecimy dalej. Jestem w takiej zatoce wyżłobionej przez fale. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu musiało nieźle szaleć. Porównajcie to z tym tu. A tam kormorany i inne. 2 grosze i 50 groszy blisko siebie. Ale schodzę stąd, bo tu pustki takie, że hehe. No i zimno paluchy. Patrzę, się leży reklamówka. Ktoś zostawił grzybki. Kończę. Dosyć tego dobrego. Zmarzłem paluchy. Trzeba zjeść coś, kawy się napić i spadać stąd. Opuszczam Wici. Jadę na plażę Kopań koło Darówka. Widzimy się tam. Jestem w miejscowości, osada, czy co to jest? Kopań. Tam jest plaża. Dojazd jest... Gorsze widziałem. Ale co to? Internet jest szybki dosyć. O, Kopań, wejście numer 1Z. A tu mamy taki piękny krajobraz z wiatrakami. Czujcie się jak w Holandii. Nie wiem, czy tu byłem, ale coś mi się wydaje, że byłem. Idziemy
na plażę. Jutko, ale tu jest koniec świata. No może nie całkiem koniec, ale plaża blisko. Widzimy się, jak coś znajdę na plaży. 5 minut później dwójeczka przy wejściu niedaleko. Nie wiem, jakie tu numer. Popatrzy się na plażę. Tam darłówek jest. 2000 w jednym miejscu. 10 groszówki. Jest Ziko. Idę teraz w tamtą stronę. Pogoda się piękna zrobiła. Niebieściutkie niebo. Plaża pusta prawie. Ale zaliczona. Czas na podsumowanie tego odcinka. W sumie 3 plaż. Jedna nad jeziorem. Nie spodziewałem się dużo znaleźć, bo są przeszukane, nawet te mniej znane, chociaż na tych mniej znanych coś tam zawsze się znajduje, jakieś biżuterie, tam się zawsze coś znajdzie. Akurat teraz nie znalazłem nic takiego, pokażę wam, co znalazłem, znaczy się, ile znalazłem. W sumie 10, 20, 30, 31 zł. Te szkło morskie, lubię je zbierać, bo one są takie fajnie oszlifowane. Różne kolory są, zależy jaka butelka wpadła po bimrze czy rumie. No. Teraz jadę do Darówka na te wzgórze, to żeśmy tutaj nagrywali tylko zorze polarne. I tutaj zostanę na noc, muszę zmontować filmy, bo mi się trochę nazbierało tego. No i tu też zajdę, poszukam, ale to już jutro będzie. A dalej jeszcze pomyślę, gdzie dalej jechać. No, staram się wjechać w te miejsca, gdzie nigdy się nie było. No ale po drodze, jak mijam jakiś taki darłówek czy coś, no to tam wjadę, bo trzeba te plaże tak czy siak zaznaczyć się, że tu było. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny. Kciuki do góry i wiadomo co. Lecimy dalej.